Dzień dobry, dzisiejszy odcinek będzie o arbuzach, które mam posadzone do donic. A posadzone są do donic dlatego, że grasowała u nas nornica lub jakiś inny bardzo groźny gryzoń podziemny. Nawet w zimie grasowała. Szkody niebywałe robiła. Z tego tytułu martwiłam się, że sadzonki diabli wezmą. Jak posadzimy do gruntu. I tyle. I stąd decyzja o posadzeniu do donic. Jestem za tym, aby sadzić do gruntu zdecydowanie. A tak w ogóle dzisiaj mamy 26 kwiecień. Tfu, co ja mówię. W kwietniu to były wysiewy. Mamy 26 sierpień. Słuchajcie, i tak, noce są bardzo zimne, 8 stopni, w dzień 15, deszcze cały czas, przykryte w większości są agrowłókniną białą. Teraz odsłonimy i pokażę. I pokażę, wiecie co, czekajcie. Efekty nie są powalające, chyba że w drugą stronę. Dołujące. Jakieś owoce są. Za chwilkę pokażę po kolei. Dwa owoce kwalifikują się już do zbioru. To czekajcie, po kolei. No szkoda, że jest pogoda taka jaka jest. I tak, słuchajcie, ogólnie wysiewałam tak od 14 kwietnia te nasiona moje. 23 kwietnia, o tak. I 23 maja zaczęłam sadzić je do donic. Jest film, linka zostawię pod tym filmem do tamtego filmu. Zobaczycie, jakie mizerne tam były sadzonki. Zacznijmy po kolei. Jest byle jak, ale trzeba pokazać, jaki stan rzeczy jest. To znaczy tak, uprawa w donicy nie znaczy, że będzie nam źle rosło, tak jak mi. Ja po prostu tego mam sporo wszystkiego. I dlatego, i zaniedbane są i tyle, co tu dużo gadać. Nie mam czasu na wszystko, a chcę mieć. Słuchajcie, tu była jakaś numer 9 odmiana, Clay Count Yellow Meat. Nie ma żadnego owoca. A nie, jest, przepraszam, jest. Jest taka mizerota. Czekajcie. To jest tak zły rok dla arbuzów, że głowa mała. Naprawdę. A ja widziałam w donicach, że ma posadzone kolega Marco Polo. Uprawa w Polsce. Że miał i stąd taki pomysł. Jest tak zły rok, że głowa mała, naprawdę. Było pięknie, były upały. A potem co? Przyszły prawie miesiąc opadów. Drastyczne różnice temperatur. Teraz zimno. Spójrzcie, jaki fajny kształt. Arbuziak zmienia się bardzo. Ogólnie będą dwa filmy. Drugi film będzie o tak zwanych cudownych sadzonkach. No to tyle. Jest to w takiej siateczce, żeby ślimaki nie zeżarły, bo ślimaki to jest ex aequo z nornicą u mnie. Numer jeden ex aequo, tak jak mówię. Teraz tak. Kolejny owoc pochodzi od odmiany Karistan. Tą odmianę kupiłam na OLX. Sadzonkę. Kilka sadzonek. W razie co, gdyby moje zupełnie padły. Pęd zamiera, więc zobaczcie. Koniec świata. Koniec świata po prostu. Nie urośnie więcej. Poza tym już właśnie nie rosną arbuzy. Jest za zimno. Gdy ociepliło się troszkę po poprzednim ochłodzeniu, one drgnęły, ruszyły ze wzrostem, ale już koniec, klapa. Zamiera pęd. Póki co niech rośnie. Liczę na to, że wrzesień będzie piękny. Tylko ten arbuz troszeczkę miękki się robi już.
Dobrze, ja to potem wszystko zabezpieczę jeszcze bardziej, bo jest naprawdę zbyt zimno w nocy. Pędy, widać, chorują. Już tak, jest mączniak, jest coś tam grzybowe, niegrzybowe. Nie znam się na tych wszelkich chorobach. Oglądam na kanałach, ale tak naprawdę nie umiem ocenić, co to jest za choroba ta czy inna. I z takich właśnie pędów czyściłam stanowiska arbuzowe. Koniec świata, prawie tydzień. Dobrze, to by były dwie jak na razie sadzonki. Mamy tutaj trzecią, również karistan. On ma tu trzy pędy, jak widać niezbyt długie. Tu jest czwarty pęd i tu mamy owoc schowany w takim koszyczku. Oj, czekajcie, postawię statyw. Bo jeszcze się urwie siokomar. Rety, rety, nóżka od statywu pękła mi, słuchajcie, więc problemy mam też z tym ustawianiem. No i tak wygląda karistan numer 2. Ten jest twardszy od poprzednika. Dobra, odłożymy. Idziemy dalej. W kolejnej donicy są dwie odmiany posadzone, z czego jedna ma owoc, a druga miała. Crimson Sweet numer 38. I tu proszę. Nawet nie zauważyłam. Obumarł. Urwijmy to. Wyrzucimy. Tak? Czyli z tego nie będzie nic. Ale jest numer 16. Japanese Fleshed Suika. O prawie białym miąższu. 16 kwietnia wysiany. Krótki pęd. Jeden. Tak? Tu zaczyna się drugi. Idzie, idzie, idzie. I tam kryje się owoc. Ale nie wiem, czy to jest odmiana o tak niewielkich owocach. A nie, słuchajcie. Mam jeszcze jedną tą sadzonkę do gruntu wkopaną. Tam jest, zdaje się, że większy owoc. Kolor skórki. Pasy. Dobrze, to, czyli tak wygląda w donicach uprawa moja. Dalej. Tu byliśmy. A to eukomis, jakby co. Lilia ananasowata. Inaczej warkocznica. Cebulowa roślina. Zimujemy w domu. Tam. Ten będzie już zrywany na dniach. Ale o tym później, kiedy się zawiązał owoc i tak dalej. Jest tu jeden pęd. W trawie. Owoc tej wielkości. Oj, konik. Owoc tej wielkości. Największy z tych, które mam w donicy. Egzekwo z jeszcze jednym, ale to za chwilę. Tak wygląda. Jest to odmiana numer 7 w mojej prezentacji. Otome. Tak. Otome. Była tu druga sadzonka, lecz ślimaki ją zżerały notorycznie i jej nie ma. To był numer 20 Crimson White. Nie istnieje. Habry wysiane. Dobra, czekajcie. Przechodzimy na drugą stronę. I z tej sadzonki dnia 12 sierpnia zerwałam owoc, bo zaczął gnić. To był Alibaba. Jest film z 12 sierpnia. Widzę, że kwiatuszek pojawił się męski.
i kolejny męski, ale jest już bardzo późno, czyli tak wygląda. Wszystkie pędy są krótkie. Tu w tej donicy dwie sadzonki i jedna również była przez ślimaka non stop. To był ice cream, arbuz, który zimuje dużo miesięcy, według opisu może zimować w domu. I numer 3, stripped barrel. Teraz zobaczmy pod folią, co się schowało. Tu jest jedna folia. Tu jest druga, bąbelkowa. Proszę. Podobnej wielkości jak numer 7. Tam widoczny. I ten bardzo zaczął rosnąć, gdy po pewnym wcześniejszym ochłodzeniu pojawiło się ciepło. Zaczął rosnąć. Liście w takiej kondycji, jak widać. Tu i ówdzie coś się zaczyna dziać. Idziemy dalej. Ale przy okazji kolejne eukomisy. To są różne odmiany. Czyli warkocznica. O fajnych łodygach, pstrych. Taki ananasek, czuprynka. A tu coś uszkodzone. Rozeta liści. Oj, ale nie o tym film. I tu spójrzcie, inna odmiana. Jest kilka odmian eukomisów, jak najbardziej. Najpiękniejsze są bordowe, ale to są drogie. Jest taka piękna odmiana burgund. Nic z niej nie będę miała w tym roku, ponieważ ślimaki zeżarły totalnie. Dobra, idziemy. Jest to odmiana żółto-owocowa Golden Midget o żółtych liściach. O żółtawych w dużym stopniu. To nie jest choroba. Są filmy. I słuchajcie, ten jest już do zbioru. Już jest od patogonek. On jest dosyć miękki arbuz, ale takiej wielkości. O tym osobny film. Dzisiaj będę go rozkrajała. A film, nie wiem, czy dziś też wpadnie, czy później, bo mam inne zaległe filmy. Chciałam po kolei, żeby to było. No, ale nie da się tak. Będę miała jeszcze większe zaległości. Czyli taka wielkość jest Golden Midget. I on się, słuchajcie, przebarwił tak, jak powinien. Bardzo długo był zielony. Idziemy dalej. W tej doniczce ukryty jest arbuz. Jakiej odmiany, to powiem za chwilę. Najpierw zobaczmy owoc. Nieduży. Może ślimak tak tu nie wejdzie. Plastik trzyma ciepełko. Liście bardzo ładne odpukać. Jakby tak wrzesień był przepiękny, to by coś z tego było. Dobra, i tak wsuniemy. O. Tak. Tu jest owoc od innej odmiany. Też muszę go w doniczkę włożyć, bo widzę, że słuchajcie, tam aż ciepło wyszło mi na rękę. Aż ciepło. To jest dobry pomysł. To teraz tak stwierdzam. Ta siateczka to przed ślimakami. Zaraz powiem odmianę. Ten zielony, takiej wielkości pączka, czekajcie. O nie, pęd już mu zamiera. O kurde. No tak, już w tym miejscu. To jest odmiana numer 54, czyli Valentina. Valentina. Jeszcze przypomnę, kto nie widział, to ja prezentację robiłam odmian arbuzów, melonów, dyń, słoneczników na ten sezon. Proszę poszukać filmy. A ten, który w donicy, to jest Mini Blue Hybrido. Ten, który urwał mi się z hamaka. Kilka filmików wstecz. Tak, taka donica takiej wielkości, nie pamiętam, 10 litrów ma może. I teraz idziemy do
przedostatniej donicy, która stoi tu pod wiatą. I są tu dwa owoce. Za chwilę. Najpierw owoc. Sadzonkę dokupiłam również na bazarku w mojej miejscowości, w razie gdyby moje sadzonki padły. Odmiana nieznana. Kilka miałam takich sadzonek, z czego kilka filmów wstecz. Na filmie oka w buzie ostatnim arbus ten pękł przeraźliwie, ale był bardzo słodziutki i nawet zebrałam z niego nasiona. To można zobaczyć sobie. Większy był niż to, co tu widać. Nie wiem, jaka to odmiana. Może Crimson Sweet? Wiecie co? Pauzę muszę. Czekajcie, postawię. Wiecie, czekajcie, czekajcie. Dobra. Zaraz go tu pokażę. Także takiej wielkości o, są u mnie z donic uprawa. No, widać taki pączek. Tak, zaraz schowam. Tu ma w miarę ciepło, ale w nocy i tak zimno. A to jest odmiana numer 57. Ja mówię na to niby bingo, bo na opakowaniu nie było nazwy, a doczytałam się, że nazwy bingo już nie można używać. Trzeba za to zapłacić, czy coś tam w tym stylu. Jakaś koncesja, czy coś wygasła. I że nadal są sprzedawane, a te nasiona, ale nie można użyć wyrazu bingo. I tu pęd zamiera. Dobra, teraz ostatni z arbusów za nami. Jest to Karolina Cross. Tu w siatce jest drugi jej owoc. Ten arbus ma największą donicę. I tu był już jeden arbuzik. Teraz byłby wielkości piłki nożnej. Lecz ślimak go nadżarł, jak był arbuzik młodziutki. Spójrzcie teraz tutaj. Co tu się kryje? Coś takiego, co raczej nie ma szans dojrzeć. On się troszeczkę jakby miękki robi. Tak mi się wydaje. Nie chcę go gnieść za bardzo. Dobrze. I zaraz pokażę Wam Karolinę Cross w gruncie. Jak wygląda dziś. Jeden mam egzemplarz. Jeden, o którym wiem, bo może jest tam schowany inny. Tak. Tak wygląda drugi z pędów. I trzeci. O, jest, proszę, owoc. No ale co z tego? Karolina Cross. Chodźmy. Tak. Tak, i wróciliśmy tu na podjazd. I to by były wszystkie, które mam w donicach, posadzonych świadomie z przeznaczeniem do donic. To jest o tome. Zrobię za chwilkę albo jutro drugi filmik, który pokaże, jak wyglądają sadzonki z tych tak zwanych cudownych siewek. Cudownie wykiełkowanych po długim czasie. Może dziś, może jutro zrobię ten filmik, bo muszę pomontować z materiałem z tamtejszych dni. Na razie pozdrawiam. Chwilowo przestało padać. O, jeszcze pokażę Wam, bo zaczął onętek, kosmos kwitnąć. Miks wysiałam z nasion gdzieś tak w maju. W tym kolorze jeden i biały.
Tak. Tytonia nadal rozwija pąki i tak dalej. Na razie kończę, żeby nam to ciepło przyszło. Słuchajcie, jak ja bym chciała wszystkim nam, żeby te plony tak dopisały, że głowa mała. O, jeszcze jest zapylacz jakiś, chciałby popracować. Z całą pewnością.